Hej, wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive w kosmosie tym razem, w kosmosie w Robloxie. Za nami jest jakaś czarna dziura, ale to jest mniej ważne, ponieważ przenosimy się do naszego garażu. Zobaczcie, jesteśmy serio w kosmosie. Mamy kosmiczny pojazd z The Long Drive, a nasza postać po prostu unosi się, bo tutaj nie ma kompletnie grawitacji. Podnieśmy coś i rzućmy czymś, zobaczmy. Zobaczcie, leci! To wygląda epicko. Przejdźmy do budowy naszego samochodu. Zakładamy maskę. To jest dosłownie jak w The Long Drive. Zakładamy bagażnik. Mamy też koła, znaczy silniki odrzutowe. Dobrze, że tu nie ma dnia i nocy przynajmniej. Nie trzeba się śpieszyć w budowie. Budujemy ostatnie, czwarte koło. Powiedzmy, że koło. Mamy wszystkie koła. O, tu są na dole koła, zobaczcie. Coś tutaj jest na górze. Co to jest? Jakiś silnik chyba. Wkładamy kosmiczny silnik. Przecież ja tu wszystko mogę wyrzucić stąd. Wkładamy chłodnicę. Nie! Drzwi poleciały. Nie, stój, stój. Kto w ogóle wymyślił budowanie samochodu w kosmosie? Przecież jakbym go dotknął, to by on odleciał po prostu. Mamy już chyba wszystko. Tu jest jakieś powietrze. Czekajcie, powietrze mi się kończy. Uzupełnijmy je do pełna. Przyczepmy do drzwi. Ile tu jest rzeczy z tyłu? Co to jest? Jakiś pociąg tu jest. O, tu jest większy samochód. Inny statek kompletnie. I zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Lepiej niż w tamtej grze chyba nawet wszystko. Można się nim poruszać. Kto tu dom w ogóle zbudował? Jakiś hangar zbudowali tutaj. Mechanik, normalnie ludzie tu przyjeżdżają do mechanika. Tu też mamy powietrze. Weźmy wodę i powietrze. Dolewamy benzyny. Dużo jej, zobaczcie, już mamy 20 litrów, 30 litrów, 36 litrów to było. Wyrzucamy to w kosmos. I uwaga, wsiadamy do naszego samochodziku. Już działa, już działa. Jak zamknąć drzwi? Nie mogę z drzwi zamknąć. Zamykamy drzwi. Gdzie ja mam jechać w ogóle? Nie wiem, czy nie mam jechać tutaj wzdłuż. Jedziemy tutaj. Mamy już 70 metrów za nami. Strasznie wolno idą te metry, coś. Ale jak to epicko wygląda. Ta gra wygląda przepięknie. Jeszcze mamy piękny szyberdach. 30% już paliwa. Więc w sumie szybko spada, jak my mamy 300 metrów dopiero za sobą. Czemu te metry w ogóle tak powoli lecą? Coś tu jest zdecydowanie nie tak. Można zmienić. Wow, wow, jak to wygląda fajnie. Tam jest domek, zobaczcie, tam jest domek. Zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się naszym samochodem. Jest dziwnie cicho, jest. O, co? Jakiś bandyta tu jest. Przecież ja nawet nie mam żadnej broni. Gdzie tu są bronie? Mamy więcej paliwa. Paliwo nam się przyda na pewno. Mamy jakieś jedzenie. Jedzenia nie potrzebujemy. Tu w ogóle wskaźnika jedzenia nie ma. Weźmy na pewno paliwo. Jak najszybciej stąd ucieknijmy, bo tu właśnie leci bandyta prosto na nas. Odejdź ode mnie, bo... Co to jest? Co to jest? To jest coś... Wziąłem to, nie wiem co to jest. Zamknąłem go w środku. Jedziemy dalej. Co się w ogóle stanie, jak walnę w kamień? Rozwalił się samochód. Nie, no tego się kompletnie nie spodziewałem. I mamy lekki problem, bo nie wiem, gdzie są silniki. Dwóch silników nam brakuje. Tu coś jest, tu jest chłodnica. Tu mamy kolejny silnik. Tutaj daleko mamy drzwi. Czy to jest silnik aż tutaj? To nie jest silnik. Dobra, nie potrzebujemy trzech silników. Tu był w środku. Ale trzeba przyznać, że to uderzenie wyglądało epicko. Tylko zdecydowanie nie warto uderzać w skały. Mamy jakiś kolejny wielki budynek. Prawie znowu walnąłem w skałę. Co to jest? To jest jakiś sklep. Co? Nie no, ktoś tam siedzi. To jest sklep. Tutaj też się kupuje. Znowu ty. Tylko w przybraniu Noba tym razem. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Ile tu rzeczy można kupić. To są te same rzeczy, co w Dusty Trip. To jest jakiś epicki silnik. Zobaczmy, ile kosztuje, bo mamy 23 pieniążki. To kosztuje 160. Czy mogę to użyć? Użyję to i sobie pójdę stąd. Możemy też sprzedawać różne rzeczy. Weźmy tą beczkę z dworu. Kosztuje 3. Jedziemy dalej. W sumie lecimy. Nie, 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 nie. Dotknąłem tylko.
Nie mogłem znaleźć za nic tych drzwi. Lecimy dalej, drzwi nie potrzebujemy. Ale mega mnie zastanawia, co jakbyśmy tam polecieli, tam wysoko, w stronę tego światła, czy te skały są prawdziwe. O, radiacja, jednak nie można tam lecieć. Mamy kolejny garaż i kolejnego gościa z baseballem. On się przebija przez to wszystko, co mu rzucam. Proszę, czy jest tu jakikolwiek baseball? O! Przeszedł przez drzwi. Czy mogę go tym łomem zniszczyć? Da się, da się. Nie, nie, umieram. O, dostał. Sprzedam cię. Czy mogę go przyczepić do samochodu? Mogę. O! Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Szybko, szybko! Dobra, przyczep to, nie wiem co się dzieje, ale idziemy, idziemy do samochodu, do samochodu! Co to jest? Co to znaczy? Halo? Halo, pomóżcie mi, powiedzcie mi co to znaczy! Zamknij te drzwi! Ja się śmiałem, że nie może być nocy przecież w kosmosie, tymczasem kosmos, nie? Nagle już coś tam nie świeci, po prostu! Jak się włącza światło? Zobaczcie, tu jest jakiś przełącznik gdzieś! O! O! Co się stało? Szukałem przełącznika i się cały kosmos zapalił. Widzę coś dziwnego przed nami. To jest obóz bandytów chyba. Czy mogę ich rozjechać? Nie da się. Dzień dobry, tu idzie, tu idzie, tu idzie. Lecimy stąd. Zobaczcie, tu nawet całe samochody latają. Ale robi się powoli źle. Mamy 9% paliwa. A nie widzę żadnego budynku. Tu jest jakaś wielka skała. I nie wiem, czy to nie jest jakiś bunkier przypadkiem. Coś tutaj jest. Coś tutaj serio jest. Wow, to jest bunkier. To jest jakaś wielka baza. Brak prądu, co to? A trzeba podłączyć te kontakty tutaj. Na skomplikowanie. Komplikowane to nie jest. Czerwony do czerwonego, zielony do zielonego i niebieski do niebieskiego. Zobaczmy, czy się otworzy. Halo? Ło! Nie było to filmowe otwarcie zbytnio, ale jesteśmy w środku. To jest zamknięte? Co to tam jest? Co tam? Nie mogę tego otworzyć. Czekajcie. Da się to otworzyć. Coś tu jest. Mamy jakąś dziwną podkę, którą da się pewnie sprzedać za duże pieniądze. Przyczepmy ją do samochodu. Mamy więcej tych pieniędzy. Mamy 50 już. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Co to jest? Co to jest? Nie, nie, nie. Przepraszam, przepraszam. Nie wiem, czemu cię przepraszam. Co to ma być za potwór? Co to ma być za potwór? Idziemy do środka, idziemy do środka. Szybko, szybko, zamknij drzwi. Zamknij drzwi, nie da się zamknąć drzwi. Nie da się zamknąć drzwi. Szybko tu, wchodzimy. Nie wiem, tu jest ich więcej. Dobra, po prostu ich nie otwieramy. Po prostu ich nie otwieramy. Mamy jakąś tabliczkę tu. To jest deska do krojenia, po prostu. Otwórzmy sobie te drzwi. Musimy się śpieszyć, bo nam radiacja wzrasta. Tu jest kolejna podka, kolejne pieniądze. Dobra, szybko, 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 unikaj, unikaj, nie, szybko, szybko, szybko. Ale nie spodziewałem się w Robloxie, że się wystraszę. Siadamy do środka i odlatujemy stąd jak najszybciej. To mi wzrasta, to mi wzrasta cały czas. Czekajcie, czy to nie jest antidotum przypadkiem? To nie jest antidotum, to nie jest antidotum. Co mam zrobić teraz niby? Spróbujmy coś znaleźć, ale mamy 85% zarażenia i 2% paliwa, więc nie jest najlepiej, ani trochę nie jest najlepiej. Tam jest jakiś budynek, szybko, proszę, 90%. Co to jest? Jakieś meteoryty? Nie, 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 jeszcze tego brakuje. Jeszcze tego brakuje. Dobra, spokojnie, spokojnie. Skończyło nam się paliwo jeszcze. Czy to mi zrobi krzywdę? To mi nie zrobi krzywdy. To jest stacja benzynowa, nie. Czy jak zjem chipsy, to nie działa. Nie, 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 cytryna, no nie ma tu nic. Nie ma tu nic, prawdopodobnie umrzemy tutaj. Czekajcie, bo nam mega powoli zdrowie spada. Mamy w takim razie szansę na przeżycie, tylko niepokoją mnie te meteoryty wokół. A zauważyłem, że jak coś jemy, to nam zdrowie powraca. Zobaczcie, mamy tutaj puszkę. Zjadam puszkę. To jest mało istotne, że zjadam puszkę, ale mamy od razu pełne zdrowie i musimy teraz jak najszybciej jechać dalej, szukać następnego budynku i spróbować to jakoś przeżyć. Tylko mamy 1% wody. Nie wiem, gdzie ta woda ma być. Ale jak jest 1%, to chyba nie jest najlepiej.
Jest kolejny budynek, jest kolejny budynek. I kolejni bandyci, mamy więcej jedzenia. Tu jest pizza, szybko, szybko, bierz tą pizzę, jest tą pizzę. Uciekamy stąd, lecimy dalej. Podjeżdżamy do kolejnego hangaru. Tu jest ten lepszy silnik, zobaczcie. Mamy cytrynę, musimy zjeść jak najwięcej. Jak najszybciej. Tu jest pizza, nie. Zostawcie mnie, no proszę. No, jak dostaję? W rękę dostawałem! Wyjdźcie stąd! Wchodzimy do środka i musimy coś zjeść. Nie wiem, co to jest, jakieś kiełbasy tu latają. Bierzemy powietrze. Nie wiem, co niby brak tej wody ma oznaczać, ale jedziemy dalej. Nie wiem, czy to nie jest w chłodnicy przypadkiem. Bo tutaj temperatura się nie rusza, więc powinno być wszystko w porządku. Kolejni bandyci, zostawiamy ich w spokoju, bo jest ich za dużo. Jakaś kolejna rzecz w powietrzu, zobaczcie. Proszę, żeby tutaj jedzenie było. O! Co to jest? Darth Vader! No. Zginąłem. To był serio Vader. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka, piszcie, czy chcecie więcej tej gry, bo mamy tam na przykład cybertrucka latającego. Kosztuje oczywiście 700 robuxów, ale wygląda epicko i ma też przeogromny, wielki silnik. Ja sobie gdzieś lecę i was żegnam. Pa, pa.